Zarzut m.in. usiłowania zabójstwa usłyszał ojciec 8-letniego chłopca z Częstochowy. Matka będzie odpowiadać za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także pomoc mężczyźnie w znęcaniu się nad dzieckiem. W poniedziałek chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Miał połamane kończyny i rozległe oparzenia, które spowodował u niego ojczym. W naszej opinii złamania powstawały w ciągu ostatniego miesiąca. Natomiast oparzenie około tydzień do 10 dni wcześniej przed przyjęciem. Zarówno matka, jak i ojciec przyznali się do winy. Gdy chłopiec trafił do szpitala, był zaniedbany, wychudzony i niedożywiony. Policja zatrzymała w tej sprawie 35-letnią matkę chłopca oraz 27-letniego ojczyma. O wszystkim policjantów i lekarzy powiadomił biologiczny ojciec, który przyszedł do chłopca w odwiedziny i zastał go w takim stanie w łóżku. Chłopiec przebywa na oddziale intensywnej terapii w GCZD w Katowicach. Jest w stanie zagrażającym życiu. Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie matki i ojczyma dziecka. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 8-letniego chłopca i spowodowania u niego ciężkich obrażeń ciała w postaci oparzeń głowy, klatki piersiowej i kończyn. Śledztwo to dotyczy także znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad tym dzieckiem oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ośmiolatek w najbliższym czasie ma przejść kolejne operacje.